Korzenie. Bardzo ważne. Odnosimy się do naszych bohaterów. Wspaniale, że uznano Witolda Pileckiego za bohatera. Za jednego, jak zobaczycie na pomniku, co jest prawdą, z najbardziej odważnych ludzi na świecie. Każdy z nas sam sobie niech zada pytanie, ile byłby w stanie zrobić z tego, co zrobił Pilecki. I wtedy tak naprawdę będzie mógł dokonać właściwej samooceny. Olbrzymią frajdę sprawiono mi w Japonii, kiedy dostałem, uwaga, uwaga, biografię Witolda Pileckiego w języku japońskim. Why not? Marzenia się spełniają. Trzeba je mieć.